Wiesz co, aktualnie Anita boryka się z małą kontuzją, którą jej zafundowałem, ponieważ na sparingach sparowaliśmy. Nie, już wyjaśniam tutaj. To kolega rzucił mną w nią. Więc. Mam wody wymowy, ale walki to nie jest konkurs recytatorski, nie recytujemy poezji, tylko się napierdalamy. Była prawdziwa scena na konferencji, podeszła dziewczyna do mikrofonu i zaczęła mówić: Marcin, poznaliśmy się w KSW i od tego czasu nie odzywasz się do mnie, nie piszesz do mnie. Mówię, przepraszam, mówię, my się nie znamy, proszę pani. Mówi, rozmawialiśmy, przecież pisaliśmy, rozmawialiśmy. Coś, i ja mówię, jak ty się pani nazywana? To ja, ambicja sportowa. I ja mówię, brawo, Oscar idzie do tej pani, to było naprawdę fajne. Na pewno nie mielibyśmy romansu, bo totalnie nie pamiętam, ale musiałem być najebany, mówię, o Jezu. Jak dobrze zrozumiał, że trzeba robić 8 minut, o, jeszcze browar jest swojony, że była, a nie, to Sogiebkowy. To jest mocz mojego trenera, my teraz praktykujemy takie praktyki z Shaolin, pijemy mocz trenera, to mi daje dużo witalności. Nie, tak serio, to podjechał, jak stałem akurat w pośredniaku, otworzył okno w swoim Mercedesie i mówi, mam do ciebie robotę, zwolniłem cię, znowu cię zatrudnię. Ja mówię, dziękuję królu. Bezlitosny. Nie, właśnie łaskawy król. Generalnie pomówił mi o pobicie, żadnego pobicia nie było, tak? Nikt nie wniósł do prokuratury, ale Piotrek po prostu jako służbista, no poczuł się prokurator, żeby zgłosić to, tak? I powiedziałem, i wtedy wymieniliśmy też bodajże w wiadomościach. Przepraszam. Tylko skończę myśl. Tak, ale ja o to pytam, czy Szeliga zgłosił, to powiedziałeś, że on to zgłosił. Tak. Nie wiem, kurwa, czy zgłosił, to był żart. No kurwa, nic nie zgłaszałem. To był żart, spokojnie. Wardęga, wy musisz wyluzować trochę, bo pospinało cię po tej poprzedniej, po tym poprzednim panelu. Jak ma imię od życia oczekujesz, ty się rzadziej zawodzisz.